No dobra. Chciałem Was serdecznie przywitać na drugim Secrets of Beauty Porozmawiajmy o urodzie. Przygotowałem dla Was bardzo szeroki program, więc na pewno nie będziecie się nudzić, ale usłyszycie bardzo wiele ciekawych informacji i poznacie wiele ciekawych nowych kosmetyków i nowych, myślę, dla Was również marek. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i zapraszam do pierwszej prezentacji marki Biolonica, która rozpoczęła z nami pewien projekt na poprzednim spotkaniu i może dowiemy się czegoś więcej o tym projekcie. Drugie, tym razem jesienne spotkanie Secrets of Beauty Porozmawiajmy o urodzie rozpoczęła Magda Zwolińska, prezes firmy Biolonica. Powitała nas ona w gościnnych progach swojej firmy. Alissa Beauty, firmy, której firma Biolonica jest dystrybutorem. Miłej zabawy życzę. Następnie Agnieszka Stateczna-Mędrek opowiedziała nam o dalszych losach kremu z komórkami macierzystymi, w proces tworzenia którego włączeni byli blogerzy biorący udział w naszym pierwszym spotkaniu. I tak od kilku dni krem o wdzięcznej nazwie Secrets of Beauty z komórkami macierzystymi jabłoni jest już gotowy. W międzyczasie firma opracowała jeszcze kilka interesujących receptur kosmetycznych. No dobrze, to przechodzimy do drugiego punktu naszego programu. Zapraszam przedstawiciela firmy Alissa Beauté. Dzień dobry, Piotr Kosiec, firma Biolonica. Od razu się przyznaję, że po raz pierwszy występuję przed tak zastrzeżonym, tak szerokim, więc tutaj mam duże nerwy spore, ale postaram się jak najwięcej ciekawego Państwu powiedzieć. Następnie pan Piotr Kosiec, reprezentujący markę Alissa Beauty, opowiadał nam o tym, czym jest technologia mikrokapsulacji składników aktywnych. Opowiadał również, dlaczego właśnie ta technologia wyróżnia markę oraz o tym, jak działa ona w samych preparatach tworzonych przez tą ciekawą włoską markę. Także make-up, nie jest to jakaś kolorówka, natomiast aby po zabiegu nie zostawić skóry sauté, jest puder mineralny w kompakcie. Koktajle, naprawdę rewelacja, warto spróbować, proszę dalej. Więc jakby za to telefon. Jest informacja tematowa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania, a punktem tym będzie coś, co moim zdaniem jest dość ciekawe, a mianowicie holistyczne podejście do pielęgnacji. Opowie nam o nim pani Jadwiga, która przede wszystkim nie tylko zna się na tym, co jest holistyczne i jak pielęgnować naszą skórę, ale pani Jadwiga ma bardzo dużą wiedzę na temat tej naturalnej pielęgnacji, takiego skandynawskiego, naturalnego podejścia do pielęgnacji. Dlatego myślę, że będziecie zadowoleni z tego pokazu. Z koncepcji holistycznej, czyli z koncepcji tych wszystkich wiadomości, Jadwiga Malik, nierutynowa ekologiczna kosmetyczka, która swoją szeroką wiedzę zdobywała w renomowanej skandynawskiej szkole terapii naturalnych, reprezentująca jednocześnie tu firmę SVEAholistic, opowiadała nam o cudownych kosmetykach kilku skandynawskich marek. Ale najważniejszą częścią jej wystąpienia była istota holistycznego podejścia w pielęgnacji naszego ciała i umysłu. Bo tylko odpowiednie połączenie pielęgnacji naturalnej, dostosowanego do naszych potrzeb odżywiania i stylu życia da szybkie i widoczne efekty nawet w leczeniu problematycznych skór, choćby trądzikowych, ale również i innych. Więc zapraszam Was na kolejną prezentację, tym razem profesjonalna marka Purles i tak naprawdę powiem Wam tyle, poczujemy się bardzo luksusowo, ponieważ dzisiaj niesamowita pielęgnacyjna ceremonia złota, pereł i szampana. I oddaję głos już Purlesowi. Anna Ścibor, główna szkoleniowiec marki Purles, pokazała nam, jak czerpać pełnymi garściami z luksusowych składników takich jak perły, szampan czy złoto. Składniki te od wieków wykorzystywane były w pielęgnacji choćby przez Kleopatrę, damy dworu japońskiego czy choćby samą Madame de Pompadour. Elementy te to nie tylko luksus, ale i gwaranci młodego wyglądu, a jeżeli dodatkowo wesprzemy je choćby zabiegami z kwasami owocowymi, to sukces w zachowaniu urody mamy murowany. Ania wyjaśniła nam również, dlaczego tak ważne jest, by domową pielęgnację łączyć z zabiegami w salonach urody. Na przerwach wzmacnialiśmy się kawą, winem czy domowymi wypiekami. Zacieśnialiśmy znajomości i dogłębniej poznawaliśmy produkty BCL Spa, Phenomé czy pigmenty mineralne od Kolorówka.com. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego spotkania jest trochę o nowościach na rynku, że tak powiem, makijażowym, wszelakim również. I teraz Ewa opowie Wam o GOSH-u, ale opowie Wam też o czymś nowym, ciekawym. No właśnie, dzień dobry. Część Was znam, tych dziewczyn, których nie znam. Tak, jestem Ewa, zajmuję się PR-em marki GOSH. Nie ufam kobietom, które nie malują paznokci. To hasło przyświecało prezentacji Ewy, opowiadającej nam najpierw o bardzo ciekawej alternatywie dla malowania paznokci, która lada dzień znajdzie się na półkach sklepowych, a to za sprawą marki Elegant Touch. Ewa opowiedziała nam również o kilku przyjemnych i nowych produktach marki GOSH. O pudrze przygotowującym skórę do zastosowania podkładu, o cieniach do powiek w kredkach oraz o nowej kolekcji lakierów do paznokci. GOSH zainspirował się 50 twarzami Greya, by stworzyć właśnie tą kolekcję. Aldona Luterek, reprezentująca nietuzinkową markę Phenomé, opowiadała nam o tym, co w ich kosmetykach jest bardzo ważne, a mianowicie o olejach. Dowiedzieliśmy się, jakie i dlaczego właśnie te spośród cennych składników znajdziemy w kosmetykach tej polskiej wyjątkowej marki. Dowiedzieliśmy się również o tym, jak, z czego oraz gdzie uzyskuje się również te oleje, żeby były najwyższej jakości. Jak wiadomo, blogerzy na swoich Instagramach, w swoich internetach zajadają się zdrowymi owsiankami, sałatkami i owocami. Dlatego podczas przerwy obiadowej zajadaliśmy się pizzą i popijaliśmy wino Carlo Rossi. Nawet Marysia nie odmówiła sobie pizzy i zajadała się ze smakiem. Okej, mam nadzieję, że przerwa obiadowa nasyciła Was na tyle, że macie siłę na kolejne prezentacje. A kolejną prezentacją będzie pokaz i opowieść o marce BCL Spa. Przedstawicielka BCL Spa, Jola Gajda, przez cały dzień masowała nam dłonie i pozwalała pomacać i powąchać wszelkie cudowności, jakie znajdziemy w ofercie marki. Podczas pokazu każdy mógł wykonać sobie zabieg na dłonie, a Ela mogła na własnej skórze poczuć, jak zbawienny jest odpowiedni masaż stóp. O tym, jak wykonać taki masaż, Jola opowiadała nam bardzo dokładnie, a zapach kosmetyków długo jeszcze towarzyszył nam tego dnia. Asia z Organics Beauty, wspierana wiedzą trychologiczną Elviry Mai, pokazywały nam, co odróżnia na wskroś ekologiczną markę All Right od ich konwencjonalnej konkurencji zajmującej się pielęgnacją włosów. Dowiedzieliśmy się również trochę o bezpiecznych i naturalniejszych farbach do włosów. Zobaczyliśmy, jak podwoić ilość konwencjonalnego szamponu, używając do tego po prostu wody i soli. Z ekologicznym szamponem tak zrobić się już niestety nie da. Kochani, ostatnia prezentacja i myślę, że jedna z ciekawszych prezentacji Joico z nową, ciekawą metodą regeneracji, a jednocześnie modelowania włosów. Oddaję głos Kacprowi. Witam, ja teraz robię związki tego spotkania, ale przedstawię się. Ja nazywam się Kacper Mutch, jestem dzisiaj co mam przedstawić? Pierwsza sprawa, na zakończenie Kacper Mutch oraz marka Joico zaprezentowali nam nową metodę regeneracji włosa na ciepło, wykorzystującą do tego celu specjalną prostownicę z aplikatorem odpowiedniego preparatu właśnie marki Joico. Dzięki temu możemy modelować włosy i jednocześnie zobaczymy, jak odzyskują one kondycję i zaczynają zdrowo wyglądać. Podczas prezentacji Kacpra jego asystentka Magda wykonała regenerację włosów tzw. metodą na zimno. Ania poddała się jej z ochotą. Jednocześnie podczas całego dnia Kacper wykonał również kilka regeneracji na ciepło na innych uczestniczkach spotkania. włosy i robi się podobę. Ja już chciałem Wam podziękować, bo tak naprawdę to koniec tego, co przygotowałem dla Was na tej edycji Secrets of Beauty Porozmawiajmy o urodzie. Mam nadzieję, że spędziliście tutaj naprawdę bardzo ciekawy czas, dowiedzieliście się wielu fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie chcieli uczestniczyć w kolejnych spotkaniach Secrets of Beauty i dziękuję Wam. Jeszcze tylko rodzinna fotka, bo wszyscy blogerzy to jedna rodzina. Kochani, i minął nam kolejny dzień na Secrets of Beauty. Dzień wypełniony atrakcjami, wypełniony prezentacjami wielu ciekawych marek. Blogerzy bawili się dobrze, pili dobre wino, poznali wiele ciekawych nowych technik, nowych trendów, nowych produktów. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, spodoba Wam się i będziecie chcieli uczestniczyć, na przykład jako blogerzy, w kolejnych spotkaniach Secrets of Beauty.